dzień dobry. Nazywam się Mariusz Maciejewski, znany też jako Mr. House. Jestem sprzedawcą domów, przy czym sprzedaję tylko takie domy, w których sam chciałbym zamieszkać. Pokażemy Wam dzisiaj jak zwykle piękny dom i poznacie agenta, którego jeszcze nie widzieliście z Mr. House, Wojtka Kosowskiego, nie mylić z Kosakowskim. Nie przedłużajmy. Polajkujcie ten film i zaabsorbujcie nasz kanał, a teraz zapraszam Was na prezentację tego pięknego parterowego domu. Partnerem odcinka jest firma Consport, producent systemów ogrodzeniowych dla domów jednorodzinnych. Pokażemy Wam dzisiaj dom, który jest idealnym połączeniem nowoczesności i natury, ale nie to jest najważniejsze. To jest dom dla dwóch osób, dla singli bądź też dla rodziców, których dzieci dawno już wyfrunęły z gniazda, bo wyobraźcie sobie, że nie tylko rodziny szukają domów, ale pary również. A ten dom właśnie jest idealnym tego przykładem. A teraz kilka faktów odnośnie nieruchomości. Znajdujemy się nieopodal Rąbienia, gdzie do centrum Łodzi mamy niecałe 30 minut. Dom posadowiony jest na działce o powierzchni 1800 m2. Ale to nie koniec. Jest możliwość dokupienia działki, którą widzicie za mną, i zarazem zwiększenia jej niemal dwukrotnie. Jak widzicie, dom ma zamontowaną instalację fotowoltaiczną, dzięki której ta nieruchomość jest praktycznie bezkosztowa. Być może posiadasz już swój wymarzony dom i nadszedł czas na montaż nowej bramy, a może nawet całego ogrodzenia. Zatem poznaj partnera dzisiejszego odcinka, czyli firmę Consport. Firma Consport to producent nowoczesnych systemów ogrodzeniowych. Koniecznie zajrzyjcie do linku w opisie filmu i znajdźcie tam bramę idealną dla siebie, na przykład taką jak ta. A teraz wracamy do oglądania domu. Jak przystało na nowoczesne domy, ta nieruchomość posiada rekuperację, ale z funkcją chłodzenia, dzięki której powietrze w środku jest zawsze komfortowe. Dom ma 200 m2. Jak wspomniał Mariusz, jest to dom przewidziany dla dwóch osób. W związku z tym nie ma tu za dużo pomieszczeń, ale sam dom jest mega przestrzenny. Dom składa się z ogromnego salonu z jadalnią i otwartą kuchnią. I przy ogromnej przestrzeni znajdują się dwa pokoje, w tym master bedroom z przepiękną garderobą oraz designerska łazienka. A, jeszcze i garaż dwustanowiskowy. Moi drodzy, wybaczcie nam słoneczne okulary i pot na czole, ale dzisiaj mamy aż 30 stopni, więc jest nam naprawdę tutaj ciepło. Na początku tego filmu powiedziałem o tym, że to jest nowoczesny dom w połączeniu z naturą i faktycznie tak jest. Wystarczy spojrzeć na ten widok za nami i posłuchać. Jest tutaj absolutna cisza. To jest fantastyczne miejsce, a pamiętajcie o tym, że o wartości nieruchomości decyduje głównie lokalizacja. Jako że dom jest dla dwóch osób, czyli logistyka związana z dziećmi nie gra tutaj roli. Więc takie miejsce, kilka minut czy kilkanaście minut za miastem, jest według mnie perfekcyjnym rozwiązaniem. I tak właśnie jest tutaj. Uzupełnię może jeszcze to, co mówi Wojtek. Ten ogród jest praktycznie bezobsługowy, co widać zresztą po tym robocie, który sam ogarnia całą trawkę w tym domu. Ponadto jest tutaj siatka na krety, system podlewania automatycznego, no ale to są tak naturalne rzeczy, że w zasadzie nie wiem, po co o tym wspominam. Dlatego ja o tym nie mówiłem. A nie mówiłem? Zobaczcie, ile tutaj jest przestrzeni. Właściciele zrezygnowali nawet z wiatrołapu, bo po co takie pomieszczenie zabierające tylko miejsce? Dzięki temu mamy tutaj kupę pięknego miejsca. To jest projekt domu znanej firmy Home Concept,
ale właściciele ze względu na umiłowanie do tych dużych przestrzeni powiększyli ten projekt i ta ściana została przesunięta o 1,5 metra. Dzięki temu mamy tu jeszcze więcej miejsca. I zobaczcie, jest tutaj i ogromna jadalnia, i bardzo duża odkryta kuchnia, i taki kącik rekreacyjny, nazwijmy to. To wszystko razem doskonale się komponuje. Design zauważalny jest na każdym kroku. Spójrzcie chociażby na to, na tą ażurową taką konstrukcję, która jest jakby tłem, ścianą do tego, żeby powiesić tutaj telewizor. No, genialna sprawa. Kolejna rzecz, lampy. W każdej części tego domu wiszą inne lampy, ale one ze sobą współgrają, są przepiękne, nowoczesne. A te lampy, które tutaj widzimy nad blatem kuchennym, pełnią również rolę pochłaniaczy. Tak, to nie są tylko lampy, to są dwa pochłaniacze. W oryginalnym projekcie tutaj było takie okno, które jest niziutko, malutkie, które powoduje, że światło nie świeci nam w oczy, wyświetla tylko albo stół, albo powiedzmy kawałek podłogi. Tak jest w większości projektów firmy Home Concept, natomiast tutaj właściciele postanowili zmienić to i wstawić jeden ogromny fix. Zresztą ja się z tym zgadzam, bo ja zrobiłem to samo. No bo wyobraźcie sobie tutaj poranek z kawką, sarenki, piękna pogoda, zieleń, przyroda i natura. Ale niewątpliwym atutem tego miejsca jest światło, tak? Bo tutaj mówiliśmy o przestrzeni wewnątrz, ale dzięki tym oknom, dzięki temu przeogromnemu HS-owi i właśnie temu fixowi, przestrzeń wychodzi na zewnątrz, bo wchodzi do środka, zależy w którą stronę patrzymy i czujemy się tutaj na pewno wolni, nie ma tutaj poczucia klaustrofobii. Warto, żebyście zwrócili uwagę również na kolorystykę tego wnętrza. Jest ona stonowana. Jest przewaga bieli, szarości, czerni. Tak prawidłnie i tak jak w tej chwili jest modnie. Ale jednocześnie mamy bardzo fajne kolory, które przełamują całość i nadają sznytu. Tak jak zasłony w tym kolorze musztardowym. Chyba to jest musztardowy. Duże okna dają bardzo dużo światła, natomiast ma czasami to swój minus. Słońce tak mocno operuje, że trzeba zaciemnić. I tutaj o tym właściciele pomyśleli. Każde okno ma podtynkowe żaluzje. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Design widoczny jest na każdym kroku. Pamiętacie, jak Wojtek mówił o tym, że dom ma rekuperację. Na ogół rekuperacja to są takie wloty okrągłe, niezbyt ładne w suficie, natomiast nie tutaj. Tutaj są piękne, kanałowe wloty i wyloty, które rozmieszczone są idealnie w całym domu. Dom przestrzenny, designerski, ale nie możemy zapomnieć o jego funkcjonalności. Tutaj ta funkcjonalność została zachowana, chociażby spójrzcie na podłogę. Nie ma potrzeby dzielenia fragmentów podłogi na jakieś różne materiały. Tutaj podłoga jest jednolita, wspólna. Dzięki temu utrzymanie porządku jest dużo, dużo łatwiejsze. A poza tym wygląda to nieziemsko. A teraz show Wojtasa! Słuchajcie, niewątpliwie jest to jedna z najładniej zaprojektowanych łazienek, jakie ostatnio widziałem. Spójrzcie tylko na jakość wykończenia i materiały, które zostały użyte. Zobaczcie tylko, jak wspaniale wygląda połączenie mosiądzu z drewnem przy tym bardzo ciepłym świetle. Teraz wyobraźcie sobie, że jesteście gośćmi w takim domu i musicie skorzystać z toalety. Wiadomo, ludzka rzecz. No i nagle nie ma gdzie. Panikujecie, a tu proszę. Bardzo fajne rozwiązanie designerskie. O tej pięknej wannie już nie będę za bardzo mówił, natomiast skupmy się na tym, co jest tu bardzo wyjątkowe i wkomponowuje się w ten dom, czyli przestrzeń kabiny prysznicowej bez tak naprawdę kabiny prysznicowej. Oprócz świetnie dobranej kolorystyki w tej łazience, świetnie wkomponowane są też kształty. Jak ten grzejnik w kształcie plastra miodu, który komponuje się z mozaiką przy lustrze, jak i z centralną lampą. Zapewne w niewielu domach widzieliście bezpośrednie przejście z salonu do garażu. Natomiast w garażu są auta właścicieli, nie będziemy tego pokazywać, ale zwróćcie uwagę na tą pikowaną ściankę razem z siedziskiem, która tutaj pełni rolę takiego przedpokoju. Jak pamiętacie, są tutaj
dwa pokoje, w tym jeden dla gości. Jak widzicie, pokój nie jest za duży, ale nie o to tu chodzi. Właścicielom zależałoby tą przestrzeń wykorzystać na inne pomieszczenia. Zobaczcie sami, ile tu miejsca. Pomimo całej ściany zabudowanej szafami, jest tutaj szeroko. A teraz wisienka na torcie, czyli master bedroom. Przyznajcie sami, to łóżko jest naprawdę ogromne. Jest to ciekawe połączenie łoża, jak i siedziska. Sam chciałbym mieć takie, ale chyba się nie zmieści. Jak master bedroom, to i garderoba. Jak przystało na 200-metrowy dom, i garderoba musi mieć swoją wielkość. Widać zawartość szafy, a jednocześnie tafla szkła chroni przed kurzem. I oczywiście każda szafa jest podświetlana. W taki słoneczny i gorący dzień można się poczuć jak w słonecznej Italii, ale nie w tym rzecz. Porozmawiajmy o tym, co ten basen faktycznie posiada. Z istotnych zalet tego basenu jest to, że możemy się schudzić w tak gorące dni jak dzisiaj. Oprócz tego basen posiada funkcję przeciwprądu, dzięki której tak naprawdę możemy sobie wykonywać treningi powadzkie o każdej porze dnia i nocy. This is war. Lay down the armor, pick up my sword. You brought the fight right to my front door. I ain't gonna stop till you on the floor. This is war. This is war. Mam świadomość, że to będzie krótki film, ale zależało nam na tym, żeby pokazać Wam, że na rynku są również domy, które są przewidziane dla dwóch osób, jak również są klienci, którzy takich domów szukają, właśnie domów dla singli, domów dla rodziców, którzy swoje pociechy już wypuścili w świat. A ten dom jest przepięknym, designerskim domem właśnie dla takich dwóch osób. Mam nadzieję zatem, że dom bardzo Wam się podobał. Pamiętajcie, że on jeszcze póki co jest do kupienia i że nasze filmy w ogóle Wam się podobają. Także cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej! Cześć!